kolejnym odcinku naszego cyklu poświęconego fotografiom Leonarda Jabrzębskiego przeszliśmy na Nowe Miasto, a w zasadzie na początek na ulicę Nowomiejską, a za plecami mam ulicę Freta, która prowadzi na rynek Nowego Miasta. Jabrzębski sfotografował je dwukrotnie. Pierwszy raz zaraz po wojnie, kiedy widać, że ten obszar miasta był bardzo mocno zniszczony. Te gruzy zaczynają wracać ludzie. Widać, że nietknięta zawieruchą wojenną stoi figura Matki Boskiej przed wejściem do Kościoła Świętego Ducha. Natomiast na zdjęciu z lat 50. mamy to samo miejsce, praktycznie identycznie wykadrowane. Widać już odbudowane kamienice. Zdjęcia są bardzo ciekawe ze względu na detale, które na nich widać. Z jednej strony na tym zaraz powojennym widać nowoczesne lampy gazowe, które zostały zamontowane po 1935 roku. Były to automatycznie zapalające się lampy gazowe, więc już latarnik nie musiał chodzić i każdej odrębnie zapalać wieczorem, a rano gasić. Słup, który stoi u wylotu ulicy Świętojerskiej, na dość dalekim kadrze. Taki okrągły, trochę wygląda jak pawilon, a jest to transformator. Obudowa do transformatora, w którym znajdowały się urządzenia zmieniające prąd na taki, który już był doprowadzany do mieszkań. Tu mamy taką ciekawą sytuację, że ten słup jest widoczny zarówno na zdjęciu powojennym, jak i na tym zdjęciu wykonanym przed 1960 rokiem, jak i po dziś dzień ten okrągły słup transformatorowy stoi w tym samym miejscu, co od samego początku został zamontowany.